sieci kanalizacyjnych na próbach autoryzowanych 19 przypompowań ścieków oraz 46 budynków sieci wydzielczej wodociągowej. W ubiegłym roku była się modernizacja jednej z przypompowań na ulicy Zapowieckiej. Wcześniej też była modernizacja trzech przypompowań, także można powiedzieć, że z tych 19 cztery są praktycznie nowe. Nie ma z nimi też większych problemów, wszystko działa pozytywnie. Do kanalizacji sanitarnych podłączonych jest 1060 budynków, a do sieci wodociągowych 997 budynków. Zakupił z Zamkiem na Krosno w ubiegłym roku 105 tysięcy metrów sześciennych wody. Woda dostarczona mieszkańcom na podstawie skali Kredomierzy to 87 tysięcy, czyli o 4 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Woda wykorzystana ma cele technologiczne, czyli do oczyszczania sita, to jest około 10 tysięcy metrów sześciennych. Straty wody, jakie są na sieci, na samym odcinku Sieniawa, Wesko, na tej magistrali, która teraz jest zremontowana, to jest 4 tysiące metrów sześciennych rocznie. Było 6, spadło do 4, ponieważ znaleźliśmy 3 wycieki. Te 2 tysiące tylko po naszej stronie, bo to są straty podzielone na Wesko i Zawsze, czyli można powiedzieć, że główna strata to jest 8 tysięcy metrów sześciennych. Na tylko na odcinku 3 km, gdzie na całej sieci naszej, czyli 47 km. Odcinek 3 km, ma stratę 8 tysięcy, a na 46 km sieci teraz to jest 4 tysiące. Także można powiedzieć, że bardzo duża strata jest tam wody, ale udało się troszkę to ograniczyć. Strata wody tutaj na miejscowości Wesko, Poręby, Wymon to jest około 4,5%. Skali całej sprzedaży wody, czyli to jest około 4 tysięcy metrów sześciennych, czyli połowa, to jest magistrala, połowa tutaj jest na oczyszczalni zostało oczyszczone w ogóle 123 tysiące metrów sześciennych ścieków na podobnym poziomie niż w ubiegłym roku, z czego 24 tysiące metrów sześciennych są to ścieki opadowe i infiltracyjne, czyli nieszczelności studzienek, ewentualnie jakieś przesiąki. A sami mieszkańcy na podstawie wskazań wodociągu czy liczeń ryczałtowych prowadzili 99 tysięcy metrów sześciennych ścieków, czyli też po 4 tysiące metrów sześciennych więcej niż w ubiegłym roku. Jest to też spowodowane właśnie tymi wymianami liczników, bardziej dokładnym odczytem, co akurat było dla nas o tyle pozytywne, że zaoszczędzone pieniądze mogliśmy w ubiegłym roku zamówić pompę szlamową i pod koniec roku koparkę będzie obsługiwane na 4 roku, bo to kosztuje ponad 50 tysięcy złotych, które właśnie były zaoszczędzone. Na tych stratach i na zwyżce sprzedaży wody i ścieki kanalizacyjne. Średni przepływ ścieków to jest około 337 metrów sześciennych na dobę. Najniższy zanotowany był 67 metrów sześciennych. Najwyższy 625. Wiosenny, największy właśnie są wtedy przy opadach czy przy rozlotach. Taki maks. Już nawet przekroczył możliwości oczyszczalni, które są na poziomie 600 metrów sześciennych na dobę. No to mówię, zdarzyło się tak w jeden dzień, akurat były takie większe opady, które spowodowały taki przepływ. No ma to też na pewno wpływ w to, że zdarza się, że jednak są jeszcze budynki, które mają podłączone rynny ściekowe, znaczy rynny dachowe do kanalizacji. Staramy się to wyłapywać, ale no niestety niektórzy mieszkańcy tak to ukrywają, że chcę jeszcze zatrudnić taką wytwornicę do dymu, żeby przejść po wszystkich budynkach, zobaczyć, czy gdzieś tam nie się z rynkiem burzyło. Straż pożarna się nie miała zajęcie, ale przez miasto się nie rozjebali. Tak się w miasie są naprawdę bardzo dobre rzeczy. Musimy się pali.
liczba osób korzystających z wodociągów około 3400 osób, z sieci kanalizacyjnej 3650 osób. Ta rozbieżność wynika z tego, że też dużo osób jeszcze korzysta z własnych ujęć wody, jest to 370 budynków, które na własnej stronie. Więc ta rozbieżność też z tego wynika, że niektórzy mają po prostu tylko na ciągu, a z kanalizacji praktycznie korzystają wszyscy. Z takich skutków ubocznych oczyszczania ścieków były skratki, było to 5,6 ton skratek, które odwaliśmy do spalarni w Wiedniczu i 19 ton masy osadów ściekowych, które zostały przekazane do celów rolniczych w firmie z Dębicy. Zatrudnionych jest 8 pracowników, w ubiegłym roku jeden z pracowników odszedł na emeryturę, na jego miejsce została zatrudniona nowa osoba. Czyli jest 4 konserwatorów, 2 elektryków i 1 księgowa. Tylko odmiany troszkę osoby nie są właściwe. Przy okazji chciałbym jeszcze powiedzieć o gospodarce śmieciowej, ponieważ są na terenie akurat zakładu, jest ten przok. Tak, w 2014 roku na terenie gminy zebrano 280 ton odpadów zmieszanych, czyli o 15 ton mniej niż w ubiegłym roku. 120 ton odpadów segregowanych, czyli 63 tony opakowań ze szkła. Na podobnym poziomie w ubiegłym roku 57 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych. Czyli można powiedzieć, że tutaj ilość śmieci na terenie Męska jest bez zmian. No mówię, troszkę spadły odpady zmieszane, co cieszy, bo na przykład w Przoku zebrano 11 ton odpadów wielkogabarytowych, czyli na ssaki, większe, 3 tony opon, 1 tona styropianu, 9 ton elektrośmieci. No i poza tym z cmentarza zebrano 38 tony odpadów, z czego 34 tony były to odpady niebiodegradowalne, czyli wszystkie wieńce, znicze, a 4,5 tony tylko odpadów zielonych. No, jest to duża ilość, wydaje mi się, na taki cmentarz, czyli prawie 40 ton, można powiedzieć, że około 30 kusów tylko rocznie było wyłożonych z cmentarza. Apele księdza no, jednak nie bardzo pomagają, ponieważ nawet dzisiaj kierowca był odebrać dwa kontenery, które miały być już posegregowane, nawet sam jeszcze odpady zielone, żeby tam dorzucili w jednostkę, już jednak nie da się tego zakwalifikować osobą. Oba są pewne szkła, plastiki, wszystkie, co się tego da, łącznie ze śmieciami podrzucanymi. Więc tutaj też doradne pytanie. Koszt wywozu takich odpadów jest też około 10 tysięcy złotych. Tylko samego cmentarza. Także około 10 tysięcy są tylko koszt wywozu z cmentarza. Z systemu zbiórki odpadów korzysta około 3750 osób, co dają jeszcze 1116 nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych uważających do degradacji przekazanych do składowania wynosi 33,6%. Dopuszczalny poziom jest 50%, czyli mieści się w tym przedziale, jest dobrze, ale właśnie to, że na przykład te odpady zielone trafiają w małe sypisko, to właśnie zawyża ten procent i działa niekorzystnie na gminę, więc tutaj właśnie trzeba się zastanowić, co z tymi odpadami zielonymi nie trafiały, tam jest jedna sprawa przetwarzane w kontestowni lub na samym złowu wkreśle. Jeszcze tak tutaj z przeliczeń wychodziło, że mieszkańcy pobierają około 25 metrów sześciennych na osobę metry wody, czyli no, 2 kubiki na osobę miesięcznie. Kanalizacja troszkę więcej, 27 metrów sześciennych na osobę na rok, czyli około 2,3 kubika na miesiąc i około 6 kg każda osoba produkuje